Na początek zagadka. Czy czekonia nadal będzie czekonią, czy niestety ktoś mi podwędził nick? Zobaczymy to za chwilę i werble, czekonia zostanie czekonią. No, tak to się możemy bawić. Bo wiecie, jakby nie została, to była lipa. Okej. Co pokażę wam dzisiaj w filmie? To jest zagadka. W filmie pokażę wam czynność, którą uważacie za nudną, monotonną i ciągle powtarzającą się. Exp! Ale tym razem mam dla was małą niespodziankę. Jeden ze sposobów na zarobek. Właśnie za pomocą expa. Wystarczy, że wykoksamy postać do 20 poziomu i zrobimy tak, jakby powiedzieć, małego koksa. Ewentualnie do 30. Ja poleciłbym jednak do 30 expić postacie. Z jednego prostego powodu, który zostanie wyjaśniony na samym końcu filmiku. Powiem tak. Zróbcie sobie jakąś postać 30 poziom. Tutaj do 12. A potem 42 bez problemu możecie wszystkie zebrać, na przykład, nie wiem, 10 postaci i expić wszystkie w świątyni na tych, na ezotach, tych dużych takich. Tam 20 level wbijecie w 7-8 minut. I to jest piękne, szybkie, piękne i można zarobić. No ale to jest odcinek o czekoni, więc czekonia chce sobie sama wybonować swojego własnego FMS-a. Bo ja powiedziałem, że będę się trochę podpierał z tym eku, co mam na postaciach, ale będę próbował zrobić coś nowego, kupić coś nowego. Teraz mam do wyboru, do koloru, jakie eku chciałbym kupić tak naprawdę, bo na Samosie jest bardzo dużo graczy teraz. I sklepików też jest bardzo, bardzo dużo. A jak widzicie, nie dosyć, że zrobię sobie buffa, to na dodatek jeszcze będzie coś w stylu pokazane, jak można zarobić, co jest w tej skrzynce na 20 i 30 poziom. Ale to już, jak sami wiecie, na samym końcu. Czy jest opłacalne? Jak było S3, to był jeden facet, co potrafił zrobić 20-30 postaci 20 poziom dziennie w V1 pająków. Potem ja expił jeszcze do 30, żeby było, wiecie, bodzie były. Bo 5 bodzi to jest jednak coś, tak? Ja chyba też tak zrobię, jak nie będę miał już, wiecie, jakoś kasy na bodzie czy coś, jakoś mi zabraknie. To też po prostu wezmę postacią 54, będę w V1 wszystko wykaszał. I da się zarobić. I powiem wam, wiecie co robił? Kupował zbroję na 34 plus 9. Wkładał do nich 5 bonów i mieszał. Najlepsza zbrojka, jaka mu wyszła, to było 15 sztylety, 15 miecze, 15 dwuręka, 2 KHP. No jak to zobaczyłem, to po prostu... ach. To tak jak pewnie niektóre osoby wczoraj widziały hakramy 55 średnich. Ale to akurat było ze zdropu. Więc no... no to też trzeba mieć mega, mega farta. Ja się zastanawiałem, czy... fart przeszedł na nowo, czy jednak jest nadal taki sam jak był, czyli ciulowy. Nie wiem, trzeba to sprawdzić. Co do samej Samosi? Czekoni na Samosi? To całkiem fajnie się gra, nie mówię nie. Jest bardzo dużo graczy. Jak w M1, w tym miejscu, co były te bułbosy i tak dalej, te Jinhesy, Rangi, Seirangi i te inne Srangi. To jak tam jest, ja wiem, 5 osób chyba było w tym momencie, jak ja tam biłem. Przynajmniej 2 albo 3 widać na filmie, ale było łącznie z 5 albo 6 nawet. Potem na tych generałach małych było też sporo osób, więc powiem wam, że no, hulaj dusza piekła nie ma. Tak naprawdę to wyszło. Ale myślę, że czekonia doczeka się właśnie niedługo pójdę z levelami w górę, żeby nie było.
Na razie chcę nagrać wszystkie sposoby na zarobek na 30 poziomie. Tam wiem, trochę chyba będzie 31, zanim wszystko nagram. I co byście chcieli zobaczyć jeszcze na 30 poziomie? Jak tu można, nie wiem, zarobić, dorobić się czegoś? Jakiś taki prosty, szybki sposób. Ja spróbuję pokazać, jak zarobić właśnie na różne przedmioty. Jak widzicie, już mam trochę dropu. I to jest całkiem sporo dropu, nie nawet trochę, jest sporo tego dropu. Muszę wbić 35, żeby zacząć zarabiać na odłamkach, tak naprawdę. Ale tutaj widziałem sklepik 200 odłamków za 5 kaka i kilka odłamków zeszło, więc myślę, że większość z was ma jak zarobić. I tak jak mówiłem, no tak, wykrywacz kamieni nie ma, ten debilu używasz w M2 stojąc, no po prostu. W głowie to się nie mieści. No widzicie, dostałem 5 bodzi na 30 poziomie i będę mógł sobie trochę tego FMS-a poulepszać. Czy to jest dobry pomysł, żeby coś takiego robić? Jak najbardziej. Ja myślę, że każdy, kto ma chwilę czasu, to ten 20 czy 30 wbije bardzo, bardzo szybko. A jak ktoś chce, to zrobi to jeszcze szybciej tak naprawdę i będzie mógł sobie wybudować jakąkolwiek broń czy zbroję do 40 poziomu. Więc czemu nie? Zawsze można się pobawić taką bronią, prawda? No jak widzicie, efekt ulepszania jest całkiem okej, nie jest plus 0, więc chyba mam lepszego farta niż na S3. No i to by było na tyle w tym odcinku z Czekani. Do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.